Amelko, miałaś postanowienia noworoczne, tak? Powiedziałaś, że będziesz miała porządek w pokoju i co? Ale mało, ja już dawno sobie odpuściłam z tymi postanowieniami noworocznymi, bo one są nie do zrealizowania. Słabo. Ona tak zawsze wyglądała? Tak dziwnie, czy coś się zmieniło, bo ja jakoś nie patrzę tak na nią często? Trochę dziwnie wygląda, Haniu. Coś się stało? No wiecie, nowy rok, nowa ja. Cześć! Jak widzicie, nie mam gdzie usiąść, bo mam straszny bałagan w pokoju. Ale nie martwcie się, bo to się niedługo zmieni. Mam taką nadzieję. Dlatego, że postanowiłam wprowadzić swoje postanowienia noworoczne w życie. No i tak jak już Wam zapowiedziałam troszeczkę w poprzednim odcinku, teraz będzie nowy rok, dlatego też jestem nowa. Nowy rok, nowa ja. No i w tym odcinku opowiem Wam o mojej ciężkiej pracy nad stworzeniem dla siebie takiego mega, mega estetik roku. Że co? A jeśli chcecie więcej, no to musicie zostać do końca odcinka. Jak widzicie, porządek już zrobiony, a teraz opowiem Wam trochę o tym, jak widzę mój 2024, bo mam już na to plan. Patrzcie. Ja też miałam plany na nowy rok. Przede wszystkim trening. Rozciąganie, ćwiczenia, bieganie, rano i wieczorem. Minus 10 stopni, ale dam radę. Kilometr w tom i z powrotem. Zbyt zimno, jutro dokończę. Jutro to było jakiś tydzień temu, a nadal jest zimno. To, co tutaj trzymam przed sobą, to jest tak zwany vision board. Ja to widziałam właśnie na Instagramie, jak ktoś takie rzeczy robił i stwierdziłam, że zrobię takie dla siebie. Polega to na tym, że wkleja się zdjęcia tych rzeczy, które chce się zrealizować w 2024 roku. No i jeszcze takie motywujące tutaj są teksty, jakieś powiedzonka takie, żeby być bardziej zawziętym do osiągnięcia swojego celu. Ten vision board to świetny pomysł. A powiedz mi, Haniu, takie hasełko, że nie będę się w tym roku kłócić z siostrą, tam jest? Mamo, nie! Nie ma tam takiego hasła. A wiesz dlaczego? Dlatego, że widziałam ostatnio badanie opublikowane przez naukowców, w którym mówili, że kłótnie z rodzeństwem polepszają umiejętności społeczne i ogólnie poprawiają takie relacje później w społeczeństwie. Lepiej się można socjalizować z innymi. O, a z tym się zgadzam akurat. Zacznijmy od tego, żeby poprawić stan swojej cery. Tutaj są dwie, bo mówią, że dobrym sposobem na to jest wsadzanie twarzy do miski z lodem, albo takie tutaj na odstresowanie, to takie bardziej zabawne z torebkami herbaty na oczach. Przetestujmy. I mówisz, Hania, że to pomaga na cerę i na pryszcze. Jesteś tego pewna? Widziałam to na Pinterestie. A! Wiesz? Dobra, teraz dolewam do tego wody. No dawaj, Hania! Ty na pewno jesteś tego pewna? No dawaj, dawaj! Nie dam rady! Za zimno jest! No dobra, jednak z tego lodu muszę zrezygnować, bo to jest zbyt zimne. W sumie serio to nie mam aż takiej tragicznej, ale skoro mam już jakoś zadziałać, to chyba raczej od środka. Właśnie, dobrym odżywianiem się. Tutaj mam nawet kilka takich obrazków. To jakaś granola z owocami, jogurtem. Chyba są jakieś chia, coś. Owoce. Pyszne chipsy. No i trzeba się za to zabrać, za jedzenie. Mamo,
Mamy coś zdrowego do jedzenia? Na pewno. Poszukaj w lodówce, na pewno coś znajdziesz. O, zdrowe na 100%. To pewnie o to mamie chodziło. No dobra. Wygląda smakowicie. Pachnie też zachęcająco. Naprawdę nie rozumiem tego, dlaczego zdrowe jedzenie musi być takie niedobre, a to, co źle na nas wpływa i jest mega niezdrowe, jest takie pyszne. Bardzo dobre chipsy. Jest takie staropolskie przysłowie. Jesteś tym, co jesz. Ja jem chipsy. A chipsy są dobre. Czyli jestem dobra. Albo będę dobra. Uznajmy, że jestem. A ci, którzy jedzą niedobre rzeczy... No właśnie. Ćwiczenia. No bo skoro już nie możemy się dobrze odżywiać, no to może to te niedobre, niezdrowe rzeczy, które zjemy, da się spalić podczas treningów. Jamerka, wiesz, gdzie jest rowerek treningowy? No wiesz, ten, co go kiedyś kupiliśmy. Rowerek? A po co ci? No, bo chcę robić trening. Co, postanowienia noworoczne? No. Hania, ja ci dam taką radę. Ja też próbowałam. 2 lata temu. Rok temu i w tym roku. Mówię ci, zanim to zacznie działać, to już się zmęczysz. Już ci się nie będzie chciało, znudzić ci się to. Nie opłaca się. W sumie to z tymi ćwiczeniami Amelka ma trochę rację. Przecież jestem jeszcze młoda i nie potrzebuję aż tyle treningu. No a poza tym mam WF w szkole, co nie? Mamo, a napiszesz mi zwolnienie z WF-u? Który raz mnie o to prosisz? Mamo, to już ostatni raz, bo się źle czuję. Podróże. Tak naprawdę chcę wyjechać gdzieś za granicę, ale chciałabym po prostu mieć jak najwięcej dobrych wspomnień w tym roku, jak najwięcej tych dobrych wspomnień zebrać. Tutaj mam kilka takich rzeczy. Tutaj mam właśnie takie, że lecę samolot, że szykuję się na samolot, tutaj jakieś zdjęcia na plaży, nad morzem, tutaj jakieś z Londynu coś. Po prostu chciałabym gdzieś wyjechać i się dobrze bawić. Też bym chciała gdzieś wyjechać. Nie zrozumcie mnie źle. Postanowienia noworoczne są ważne i fajne, ale po 2 tygodniach to mija. Zazwyczaj zakłada się, że będzie się miało dobre oceny, że będzie się ćwiczyło, że będzie się dużo uczyło, że przeczyta się dużo książek, 20 przynajmniej w roku. Naprawdę próbowałam, ale z mojego doświadczenia jest tak, że się chce to wszystko zrobić, aż w końcu, po 2 tygodniach, już się o tym zapomina. Nawet próbowałam przeczytać książkę. Po 1 akapicie już zrezygnowałam. No i ostatnia rzecz, którą najbardziej bym chciała zmienić ze wszystkich. Tak naprawdę jest to największy element tej całej wizji na 2024 rok. To są ubrania. Ogólnie styl ubierania się. No bo... mam już dosyć tego różowego, tych sweterków, tych kolorów brzydkich i niech mama się na mnie nie zdenerwuje, ale czasami mi kupuje takie rzeczy, że no, a później ja je zakładam. No a jednak chciałabym coś zmienić, żeby być taka bardziej elegancka, ale z drugiej strony taka, wiecie jak to się określa? ITGIRL. Co? ITGTG? Co? Ona chce być jakaś niska, co? Ona tak zawsze wyglądała? Tak dziwnie, czy coś się zmieniło, bo ja jakoś nie patrzę tak na nią często? Trochę dziwnie wygląda, Haniu. Co się stało? No wiecie, nowy rok, nowa ja. A ty, Haniu, gdzie zamierzasz tak iść? Nie za krótka ta spódniczka? Po pierwsze, to nie jest spódnica, tylko shorty. A po drugie, to zamierzam to nosić do szkoły, mamo.
O nie, do szkoły, kochanie, to ty tak nie pójdziesz.